Cześć i witam Was wszystkich serdecznie. W poprzednim odcinku opowiadałem Wam o tanim monitoringu. Idziemy za ciosem, czas pokazać Wam sprzęt taki już standardowy, który najczęściej oferujemy. I fajnie byłoby wykazać zalety takiego sprzętu i czym on się w ogóle różni od tego, co prezentowałem Wam poprzednio. W dzisiejszym odcinku za przykład posłuży taki oto właśnie wspaniały zestaw. Nie sugerujcie się marką, tu chodzi bardziej o technologię, jaka tutaj jest użyta, albo w ogóle technologia, jaka będzie używana w tego typu zestawach. Zacznijmy od tego, że pod tym filmem znajdziecie bezpośredni link do tych zestawów, między innymi do takiego, który tu właśnie widzicie, by sobie chociaż zobaczyć, przeczytać specyfikacje, a jeżeli Wam będzie wszystko odpowiadać, to jak najbardziej zachęcam Was do tego, żeby sobie zakupić taki sprzęt, a jeżeli macie pytania lub coś się nie zgadza, lub macie jakiekolwiek inne preferencje, tak najbardziej napiszcie do nas, to wtedy postaramy się Wam wszystko wycenić tak, aby po prostu Wam to odpowiadało. A w tym odcinku zajmiemy się już omówieniem tego akurat sprzętu, czym on się różni, także zapraszam Was wszystkich na film. No dobrze, zatem najważniejsza kwestia, która będzie się różnić od poprzedniego modelu, to technologia, jaką tutaj będziemy wykorzystywać. Poprzednio mówiłem o technologii tak zwanej już analogowej. Ten sprzęt świetnie nadawał się tam, gdzie już była instalacja, albo po prostu zależało nam naprawdę na najniższej cenie. To nie znaczy, że tamten sprzęt był zły. Nie, on po prostu jest przeznaczony na inne warunki. Dzisiaj będziemy pokazywać Wam sprzęt, który faktycznie będzie nadawał się do większości już tutaj miejsc, gdzie będziemy chcieli go zainstalować, a mam tutaj na myśli technologię cyfrową IP. To są kamery, które będziemy łączyć za pomocą skrętki komputerowej. To jest dokładnie ten sam kabel, który używacie chociażby do transmisji internetu, który macie u siebie w domu lub w firmie. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o same kamery, no to tutaj większej różnicy nie ma. Możecie wybrać sobie kopułki, takie właśnie szklane, które są wandaloodporne, albo po prostu kamery tubowe. Te akurat są mniejsze, albo po prostu wybrać sobie kamery też kopułowe, ale z bezpośrednią soczewką, która po prostu świetnie nadaje się na przykład nad kasy, żeby chociażby widzieć, jakie są banknoty, albo po prostu w jakichś, nie wiem, restauracjach, czy w innych miejscach, gdzie przebywają po prostu ludzie, jeżeli nie zależy nam na tym, żeby akurat kamera miała tak zwany ten dekiel wandaloodporny. Te kamery akurat świetnie się nadają na klatki schodowe, czy do montowania w windach, bo jednak mimo wszystko uszkodzić taką kamerę jest dosyć ciężko, ale dzisiaj skupimy się na tym, co jeszcze jest tutaj takiego istotnego. Ten sprzęt będzie charakteryzował się przede wszystkim tą cyfrową jakością, czyli mamy tutaj już ten obraz zdecydowanie lepszy niż w poprzednim materiale, który prezentowałem. Tutaj mamy już typowo cyfrową wizję i tutaj zaczyna się tak naprawdę pole dosyć szerokie, jeżeli chodzi o zastosowanie kamer. Minimum to 2 megapiksele. Na rynku możecie spotkać jeszcze 4-megapikselowe kamery, 5, 6, a nawet i 8-megapikselowe. Chociaż ciekawe, dlaczego nie ma 7-megapikselowych kamer, taka ciekawostka. Ale mimo wszystko skupimy się na tym, co jest dzisiaj istotne. Między kamerą 2-megapikselową, a powiedzmy tą 8-megapikselową, tak widać różnicę i to zdecydowanie. Tu ten obraz jest oczywiście Full HD, ale kiedy zaczynamy go sobie przybliżać, powiedzmy za pomocą chociażby naszego takiego zwykłego telewizora, to jednak zobaczymy, że gdzieś tam powolutku zaczyna się robić pikseloza i ta jakość niekoniecznie będzie dosyć dobra. Jeżeli chodzi o kamery z tej wyższej półki, czyli tej wyższej rozdzielczości, no to tutaj ten problem będzie znacznie mniejszy. Możemy to oczywiście scrollować sobie, ale i tak, żeby zobaczyć piksele, troszeczkę trzeba będzie więcej jednak mimo wszystko przybliżyć, ale i tak między innymi ona się zrobi. Chyba że dobierzemy sobie kamery, które mają tak zwaną zmienną ogniskową, to mamy znowu dwa rodzaje. Jedna to jest ręczna, czyli taka, którą sobie sami ustawiamy. Te kamery są oczywiście tańsze. Albo po prostu mamy z funkcją tak zwaną motozoom, czyli tam jest zbudowany mechanizm, i tylko i wyłącznie za pomocą rejestratora lub aplikacji jesteśmy w stanie sobie ten obraz przybliżać lub oddalać. Kolejną kwestią, która jest dosyć istotna w tych kamerach, to jest chociażby ogniskowa. W większości kamer mamy zastosowaną ogniskową 2,8 mm. Będziecie mieć tak zwany 100 stopni kąt widzenia. Jeżeli będziemy chcieli zakupić sobie kamerę o, powiedzmy, większym, jakby to powiedzieć, promieniu, czyli tych milimetrów, powiedzmy 4, 6, 8 czy nawet 12, wówczas ten kąt
widzenia zdecydowanie się skurczy, ale mimo wszystko obraz będzie bardziej przybliżony. Ale niestety tracimy pole widzenia po lewej i po prawej stronie. I oczywiście te kamery też będą się charakteryzowały też innymi parametrami, ale mimo wszystko tego typu rzeczy możemy sobie jak najbardziej dobrać. To nie znaczy, że w tym tańszym odpowiedniku też takich kamer, no, że ich nie ma. Są jak najbardziej, można je dobrać, ale odpowiednia cena się też zmienia. Mimo wszystko istotnym parametrem oprócz tej właśnie ogniskowej jest też chociażby zastosowany przetwornik. Chodzi bardziej o to, że te kamery w nocy będą musiały sobie dobrze radzić. Obraz będzie wysłany w kolorze czarno-białym, nie będzie tutaj większego problemu, ale dzięki dobremu przetwornikowi, który wpuszcza dosyć dużą ilość światła, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeżeli mamy gdzieś zainstalowane światło gdzieś tam na ogrodzie, czy mamy latarnię, to ilość puszczonego światła będzie zdecydowanie większa, a to oznacza, że może obraz się wyświetlać w kolorze. Oczywiście są firmy, które się w tym bardziej specjalizują, inne mniej, ale to nie znaczy, że dzisiejszy postęp techniki nie poszedł też oczywiście do przodu. Chodzi bardziej o to, że mamy tutaj do dyspozycji już kamery, które bardzo dobrze sobie radzą chociażby z tym światłem w nocy, ale jeżeli zainstalujemy kamerę nawet tą z najwyższej półki, gdzieś gdzie jest całkowicie ciemno, ona i tak mimo naszych silnych starań będzie wyświetlać obraz w kolorze czarno-białym. Inną funkcją dosyć ważną jest to, że wprowadzamy już generalnie towar, który jest, może inaczej, jest bardziej wyczulony na tak zwane wykrywanie zdarzeń, czyli to nie działa już o takiej zasadzie, tak było wcześniej, że pojawiająca się zmiana na obrazie była traktowana jako wykrycie ruchu, czyli wysyłamy alarm. I to objawiało się tym, że na przykład jak padał śnieg, to dostawaliśmy tysiące wiadomości, bo coś się zmieniało na matrycy. Dzisiaj mogą zostać wykluczone, a my dzięki temu skupimy się konkretnie na tym, co nas interesuje, czyli na wykryciu intruza, tak? Albo jakiejś zmiany, która jest dosyć bardzo nietypowa. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o samo zastosowanie kamer, to jest jedno, ale mamy jeszcze coś takiego jak już takie podstawy sztucznej inteligencji. Może to jest zbyt duże słowo, żeby to nazwać sztuczną inteligencją, ale mamy coś takiego jak wykrywanie twarzy. To znaczy, że kamera może rozpoznać kogoś i powiedzmy możemy sobie ustawić, że ta osoba jest ok, ona może wejść do naszego budynku, a na przykład osobę, której nie znamy, dostajemy powiadomienie, że tej nie znamy, musimy to sprawdzić i tak dalej. Kamery już jak najbardziej tego funkcję już posiadają. Jeżeli chodzi o same dyski, to mam tutaj na myśli, jeżeli chodzi o rejestrator, to chodzi bardziej o to, że możemy sobie użyć tak zwaną jedną kieszeń. Standardowy rejestrator czterokanałowy, który ma jedno wejście na dysk twardy, będzie miał maksymalną pojemność powiedzmy do 10 TB. Dlatego warto zaopatrzyć się w trochę lepszy ten rejestrator, tak aby były dwie kieszenie i wówczas możemy sobie na przykład zainstalować dwa dyski po 4 TB, dzięki czemu, że jeżeli na przykład ulegnie uszkodzeniu jeden dysk, no to w tym momencie zostaje drugi jako zapas i mamy święty spokój. Jeżeli chodzi o same dyski, to jak już wcześniej gdzieś tam już mówiłem, zawsze patrzymy na to, żeby dawać dyski oczywiście tak zwane serwerowe, czyli tak zwane te, które pracują 24 godziny na 7 dni w tygodniu. Chodzi o to, żeby ten talerz, który tam w środku jest, kręcił się zdecydowanie wolniej niż w przypadku typowych komputerów stacjonarnych, gdzie zależy nam przede wszystkim na szybkości odczytywania danych. Tutaj to nie jest konieczne. Tu chodzi o to, żeby to działało przez wiele, wiele lat i po prostu nie zakłócało nam głowy. Czy coś jeszcze warto byłoby dodać? Myślę, że jeżeli chodzi o same kamery, to przede wszystkim jest to, że możemy sobie je w dowolnym miejscu odpiąć, przepiąć, możemy sobie zainstalować, pozmieniać ustawienia. Mamy tutaj szereg funkcji, które możemy modyfikować. No i przede wszystkim ten sprzęt jest elastyczny pod tym względem, że jeżeli nam nie pasuje rejestrator, to możemy sobie wziąć taką kamerę, powiedzmy jedną, zainstalować w jakimś punkcie, ustawić jakiś serwer FTP i możemy lecieć z transmisją na żywo. Tutaj mamy wszelki wachlarz możliwości dostępnych. Wszystko zależy od tego, jak bardzo nam tutaj wyobraźnia zadziała. My dzisiaj przedstawiamy Wam prosty zestaw na czterech kamerach, który tu widzicie. Chcę sobie to zainstalować, kupuję rejestrator, mam już dysk zainstalowany, podpinam trzy kamery kopułowe, jedną tubową, voila, temat zamykamy. Ile taki zestaw kosztuje? Otóż dobry zestaw będzie zaczynał się generalnie już od tych 2000 zł. Im bardziej będziemy uciekać w lepsze kamery, bo na przykład tego typu kamera, ona ma tylko zasięg do 30 metrów, ale jeżeli będzie nam zależało, żeby mieć kamerę powiedzmy z motozoomem, albo żeby ona widziała powiedzmy 50, 60, 80 metrów, no to niestety kamera będzie większa.
a to oznacza, że też będzie trochę więcej kosztować, bo jednak tych bebechów jest znacznie więcej tutaj w środku. A może zażyczycie sobie kamerę obrotową? Żaden problem. Jeżeli zależy Wam na śledzeniu ruchu, do jakichś dodatkowych funkcjach, czy na przykład na 32-krotnym zoomie optycznym, nie ma problemu. Taka kamera też może być oczywiście zainstalowana. Kwestia tak naprawdę doboru ceny. Także tutaj mam tutaj na myśli zestaw, który składa się z 4 kamer z kompletnym zestawem, w sensie dyskiem i pierwszymi wszystkimi tutaj wtyczkami i innymi rzeczami. To tak jak już powiedziałem wcześniej, od około 2000 zł się zaczyna. Dzięki, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że ten temat Wam troszeczkę rozjaśnił ten cały system. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!